Szanowni Państwo, ja przede wszystkim mówię, przepraszam mieszkańcom, że rzeczywiście będziecie musieli chwilę poczekać, ale to jest tak sprawa istotna dla przyszłości tego miasta, że myślę, że te kilka słów wyjaśnień naprawdę należą się wszystkim, żeby albo rozwiać wszelkiego rodzaju wątpliwości, albo ewentualnie zastanowić się, czy tak powinno wyglądać procedowanie różnych rzeczy. Poprosiłem tutaj na to spotkanie oczywiście pana prezesa, który był wnioskodawcą składającym wniosek o pozwolenie na budowę geotermii w Turku, bo takie są przepisy, jak państwo wiecie, pierwszy odbiór wykonywało miasto, natomiast już drugi odbiór musi robić spółka miejska, co wynika z pewnych przepisów, nie będę tego tematu tutaj rozwijał, bo państwo doskonale je znacie. Poprosiłem również tutaj, poprosiliśmy pana projektanta, który przyjechał akurat tutaj w tym momencie, ponieważ kilka rzeczy było takich początkowo dla mnie niepokojących, kiedy starosta twierdził, że był źle złożony wniosek, źle przygotowany i przez to wszystko tak długo to trwało. Chciałbym zauważyć na początku, że ten okres prawie 11 miesięcy od złożenia wniosku do rozpatrzenia go pozytywnie, po drodze oczywiście wiecie państwo, że była decyzja odmowna, czyli nie było możliwości, nie było zgody na budowę, pozwolenie na budowę, odwołali się PGKiM do wojewody, wojewoda uchylił w całości decyzję starosty i była ponownie ona rozpatrywana i wczoraj dowiedzieliśmy się oficjalnie, właściwie poprzez media, bo nawet jak media przyjechały do mnie, to ja nawet tej decyzji nie widziałem, tylko przy pomocy telefonu komórkowego jeden z dziennikarzy pokazał mi urywek to, co starosta mówił i sobą, żebym to jakoś skomentował. Natomiast decyzję, proszę państwa, otrzymaliśmy dopiero w dniu dzisiejszym, formalnie. Natomiast data na decyzję jest 5 maja. I zauważcie jedną rzecz, 10 maja, tam jest 5 maja, to już mamy kilka dni, że tak powiem, kolejne kilka dni do tyłu. A tutaj tak naprawdę czas odgrywa największą rolę w tym wszystkim i oczywiście pieniądze. Chciałbym zauważyć, że początkowo padały zarzuty pod adresem miasta i pod adresem państwa radnych, że to przez was ta geotermia nie może powstać. Padł zarzut, że jak państwo doskonale wiecie, że źle uchwaliliście miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i to jest wina radnych oczywiście z mojego ugrupowania. Okazuje się, że prawda zawsze wyjdzie na jaw, bo przy tym pozwoleniu, proszę państwa, okazało się, że nawet nie zmieniliśmy przecinka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i ten plan, który pół roku temu teoretycznie był niedobry, według pana starosty, dzisiaj okazał się dobry. To jest podstawowa rzecz, która spowodowała, zresztą zaraz państwu tu odczytam pewne rzeczy. Mimo naszych opinii, które przesyłaliśmy do pana starosty, żeby nie szedł tą drogą, ponieważ plan jest prawidłowy, co potwierdzał urbanista, który przygotowywał zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, człowiek z uprawnieniami z Wrocławia. Do tego też oczywiście ja potwierdzałem również po prostu, będąc na tym stanowisku, że wszystko jest zgodnie z prawem, biorąc na siebie odpowiedzialność, jakby się okazało, że coś jest nie tak. Mimo to zostaliśmy potraktowani, jak to pan starosta ujął górnolotnie, jak sobie taka opinia jakiejś pani Gieni z kwiaciarni mogła taką opinię wydać. I teraz właśnie takie podejście, proszę państwa, do sprawy kosztowało miasto i mieszkańców Turku, nie mnie osobiście. 11 miesięcy prawie 11 miesięcy od dnia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. To, co było mówione niejednokrotnie na sesjach, nie jesteśmy już w funduszach norweskich, tylko jesteśmy przesunięci do programu Geotermia Plus. Przypomnę, że na ówczesny czas pieniądze z funduszy norweskich były o 10% więcej dofinansowania było niż dofinansowanie z środków krajowych. Bo na początku mieliśmy 40% dofinansowania, jak dobrze pamiętam, natomiast fundusze norweskie były 50%. I te 10% już w tym momencie uciekło. Już nie wspomnę o tym, jakie są teraz ceny, jaka jest inflacja. Kosztorys, jaki był wcześniej, to państwo doskonale wiecie, na 61 milionów złotych, bo mówimy o takich kwotach na stanowisku ówczesnym. Teraz ile będzie to kosztować? Ja tego nie wiem na dzień dzisiejszy, bo się okaże, że za chwileczkę będzie trzeba zaktualizować kosztorys. Ale to nie wszystko, bo potem jest przetarg unijny. I przetarg unijny tak naprawdę pokaże, czy tylko straciliśmy czas, prawie rok czasu, czy tak naprawdę straciliśmy nie tylko czas, ale i pieniądze,
a być może bezpowrotnie szansę na wybudowanie geotermii w naszym mieście, ciepłowni geotermalnej. I to podejście, mam dla Państwa dobrą wiadomość. To nie jest dobra wiadomość, proszę Państwa. Ona byłaby dobra, gdyby była właśnie w odpowiednim czasie wystawiona ta decyzja. Decyzja, która została, przypomnę jeszcze raz, w całości uchylona przez wojewodę wielkopolskiego. Ona została w całości uchylona. Ponieważ pojawiają się tutaj teraz komentarze albo informacje, co niby takiego złego zostało wykonane przez firmę. Bo tak można do tego się odnieść, bo jeżeli się mówi, jeżeli starosta mówi, nie było takiego dokumentu, takiego, no multum poprawek, to rodzi się pytanie, czy firma źle wykonała dokumentację i czy zasługuje na to wynagrodzenie, idąc tym tokiem rozumowania, czy ktoś wprowadza opinię publiczną w błąd, bo firma wykonała wszystko. Dlatego też poprosiłem na to spotkanie zarówno pana prezesa, jak i pana Kuźma, przepraszam, pamiętam, dobrze pamiętam nazwisko, dobrze pamiętam, imienia już nie zapamiętałem, przepraszam. Ja bym może oddał w tym momencie głos panu prezesowi i ewentualnie potem panu projektantowi, żeby powiedział, jak to wyglądało od strony właśnie zarówno firmy, która składała wniosek, jak i firmy, która wykonywała projekt, a potem byśmy przeszli do dyskusji, ponieważ myślę, że jest o czym dyskutować i nie można nad tym przejść, jak to gdzieś zasugerowano, skończył się medialny spektakl. To nie jest spektakl, proszę Państwa, bo to będzie kosztować wiele milionów złotych. I powiem jeszcze jedną rzecz. Po co chcieliśmy wybudować ciepłownię geotermalną? Ja już nie mówię o drugim etapie budowie termii i tak dalej, bo to jest dalsza przyszłość. Właśnie po to, żeby ceny ciepła dla mieszkańców naszego miasta były niższe. I w tym momencie, proszę Państwa, jak zakładaliśmy, że skończymy budowę geotermii do końca kwietnia 2024, to teraz, będąc w tym drugim programie, zakładamy do 2027 roku. 3 lata kolejne, które będą uciekać. Nie mówię, że w 2027 roku to zostanie ukończone, pod warunkiem, że będą środki finansowe na to. Być może trochę wcześniej, ale to na dzień dzisiejszy powinniśmy być mniej więcej na takim etapie, być może jak koło. Powinniśmy już zacząć po prostu to przynajmniej robić. Oddałbym głos panu prezesowi Bujrowi, jeżeli może pani przewodnicząca. Bardzo proszę, pan Mirosław Wybiór, prezes PGKiN. Mikrofon jest, proszę. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, wysoka rado. Chciałbym, no, żebyśmy postarali się wytłumaczyć państwu kwestię przyczyny, dla której wydanie pozwolenia na budowę trwało tak długo. To, co pan burmistrz już mówił, pan wojewoda w całości uchylił decyzję starosty. Tam to nie było przyznanie panu staroście racji, tylko było w całości uchylenie. Przypomnę, że powodem uchylenia pan starosta zarzucił dwie sprawy. Dwie kwestie, które mu nie odpowiadały w wydaniu pozytywnej decyzji. Pierwsza to było niezgodność z planem zagospodarowania przestrzennego, a druga brak decyzji środowiskowej. Po refleksji, po ocenie, długiej ocenie przez pana starostę materiałów, które zostały mu przedstawione, została się tylko ta jedna kwestia, czyli decyzji środowiskowej. I może bym poprosił i oddał głos panu projektantowi, żeby wytłumaczył w szczegółach, jakie jest nasze stanowisko i dlaczego decyzja środowiskowa na tym etapie wydania pozwolenia na budowę nie była wymagana, konieczna. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak się składa, że akurat też projektuję podobne tematy u Państwa w regionie. To jest projekt Sieradz i projekt Koło. Obecnie bardzo jestem związany z projektem Koło, dlatego że trwa tam obecnie budowa, to jest mniej więcej w połowie na ukończeniu. I tutaj może się szybko odniosę tylko do spraw decyzji środowiskowej. Projekt w Turku został wykonany w identycznym standardzie, takim jaki został wykonany w mieście Koło. Może nawet uważam, może nie są idealnie tak porównywalne te projekty, w kole jest troszeczkę mniejszy,
Natomiast uważam osobiście, że Państwa projekt został zrobiony jeszcze ciekawiej, jeszcze nowocześniej i no, będzie to stanowił obiekt, który no, będzie jakiś wzorcowy, tak, dlatego że są zastosowane pompy ciepła sprężarkowe, które na przykład w kole nie będą. Zmierzam do tego, że w kole dla praktycznie identycznego tematu pozwolenie na budowę trwało około 2 tygodni bez ani jednej uwagi. Tak? W Sieradzu było podobnie, troszeczkę obiekt bardziej skomplikowany w Sieradzu i na bazie tak naprawdę warunków zabudowy, więc może to nie jest tak porównywalne, ale też w czasie niecałych 65 dni, czyli tak jak jest to wymagane prawem budowlanym. Decyzja środowiskowa dla każdego z tych tematów jest wymagana na etapie tak zwanej eksploatacji wód termalnych. Może teraz będę się posługiwał troszeczkę takim fachowym językiem, ale tego się inaczej wydaje mi się, nie da wytłumaczyć. Decyzja środowiskowa jest wykonywana po odwiercie, który jest wykonywany jako drugi. U Państwa ma oznaczenie GT2. I jest to odwiert tak zwany badawczy i do badawczego nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Decyzja środowiskowa jest wymagana wtedy, kiedy po analizie wyników, po próbowaniu próbnych do całej dokumentacji geologicznej, tak, geologiczno-hydrologicznej i tak dalej, całego szeregu dokumentacji, mamy pewność co do założeń, które były brane pod uwagę w koncepcji. Jednym słowem, tak ma teraz miejsce właśnie w kole i taki jest teraz status Sieradz. Przepraszam. Na podstawie wyników z odwiertu można stwierdzić z całą pewnością, że podane wartości, które wychodzą z badań, przekazuje się właśnie do wniosku o uwarunkowania środowiskowe na okres eksploatacji. I tutaj mieliśmy właśnie różnicę, nie chcę tego nazywać spór, tak, ale na pierwszym etapie, to, że na tym etapie nie jest to wymagane, no co popieraliśmy też przykładem z innych projektów. Kolejną rzeczą to jest tak zwany obszar objęty wnioskiem o pozwolenie na budowę i chciałem Państwu zaznaczyć, że bo tutaj takie doszły jakby sygnały, że na obecnym etapie projektant powiększył obszar objęty wnioskiem na budowę ciepłowni geotermalnej. Zapewniam Państwu, że zakres objęty wnioskiem pozwoleniem na budowę jest identyczny jak w pierwotnej dokumentacji. Dokumentacja jest do wglądu, pewnie domyślam się, tak dla każdego można to sprawdzić. I wynosi ona 0,96 hektara. Ja rozumiałem w postępowaniu intencję taką, że to 0,96, które prawie dotyka 1 hektara, takie to nie są wrażenie, że było może jakieś domniemanie, że specjalnie coś tam zmniejszamy po to, żeby uniknąć decyzji środowiskowej. A decyzji środowiskowej i tak byśmy nie unikali, dlatego że ona była konieczna tylko nie na tym etapie, tylko na etapie wykonania odwiertu geotermalnego. I no właściwie to jest. Pan prezes powiedział, że właściwie na tych dwóch punktach, czy na tych dwóch zależnościach było odwołanie do wojewody, które de facto dostaliśmy pozytywne, tak? Czyli rzeczy, które były potem jako uzupełnienie do projektu budowlanego, wynikały tylko i wyłącznie z zaleceń wojewody po to, żeby sprecyzować rzeczy, które mogły budzić wątpliwość starostwa. Natomiast od strony merytorycznej, takie też oświadczenie złożyłem pod rygorem odpowiedzialności karnej, że pod względem merytorycznym, pod względem technicznym projekt jest identyczny. Nie zmieniliśmy położenia budynku, nie zmieniliśmy miejsca odwiertu, wszystkie instalacje co do centymetra na działce, w której jest ciepłownia geotermalna, nie zmienimy swojego przebiegu. Wszystko jest do sprawdzenia. Także sprawa dotycząca określenia, że mieliśmy jakieś braki lub uzupełnienia, jest to żargon urzędu, który przez to sprawia wrażenie, tak jakoby dokumentacja była wadliwa. Dokumentacja nie jest wadliwa, zrobiliśmy w doskonale identycznym standardzie jak Państwa inne inwestycje w regionie i czego dowodem jest to, że dzięki Bogu już jest ta decyzja i oczywiście czekam z niecierpliwością na ostateczność decyzji
no bo i trwa teraz uprawomocnianie się tej decyzji. Jeżeli są jakieś pytania, to służę pomocą. Jestem niestety tylko projektantem, architektem, więc pewnych szczegółów technicznych no, opieram się na pracy tutaj wielu ludzi, tak zwanych branżowców, projektantów branżowych i mogę czasem nie pamiętać. Natomiast co do ogólnego przebiegu całej procedury projektowej, no to jakoś tam czuwam i jestem za nią odpowiedzialny. Dziękuję bardzo panu projektantowi. Tutaj widzę, że już do dyskusji zgłosił się radny Grzegorz Wojtczak. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja mam pytanie do pana. Spółka w dniu 9 marca w regionie wystosowała takie oświadczenie. I tu cytuję tylko jeden taki część. Dlatego też w celu uzyskania pozwolenia na budowę ciepłowni geotermalnej, pomimo że nie zgadzamy się ze stanowiskiem starosty tureckiego, zostaliśmy zmuszeni do zmiany wielkości powierzchni inwestycji poprzez zaliczenie do nich zjazdów i przyłączy. Czy mógłby pan mi ten jakoś wyjaśnić? Czy jednak coś tam dołączyli, tak rozumiem? I ta powierzchnia została zwiększona o te zjazdy i o te, no co tutaj wymieniłem. Dziękuję. Do powierzchni, które interesowało starostwo do postępowania, było podanie powierzchni tych, które nie są objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę. To jest sam zjazd i projektowany lub w przyszłości lub też nieprojektowany przyłącz elektroenergetyczny do ciepłowni GTK oraz sam przyłącz ciepłowniczy. Te powierzchnie zostały zliczone jako dodatkowe powierzchnie. Natomiast, tak jak mówię, sama powierzchnia ciepłowni geotermalnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi infrastrukturą, tak jak brzmi pełna nazwa, została niezmieniona. Te rzeczy, które są dodatkową powierzchnią, nie podlegają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. A same przyłącza, zjazdy są wyłączone z konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, co też argumentowaliśmy. I no mówię, no, posługuję się analogią w projektach, które mamy w naszym portfolio. Zawsze było to w ten sam sposób pokazane.